Cześć, cześć kochani. Nie, to nie będzie zaproszenie na stylóweczki, tylko po prostu vlog. Mam tutaj kawcie, pyk. Ale po prostu pomyślałam, że przemycę wam troszkę stylóweczek, bo ta mi się akurat bardzo podoba. Założyłam taką super kopertową bluzkę z Reserved, złapaną na wyprzedaży. Ja wam ją pokazywałam, tylko że wiecie, często gęsto jak te ubrania po prostu sobie leżą, to wyglądają tak, no mało ciekawie. A już na kimś, wiecie, pokazują swoje prawdziwe oblicze, tak to ujmę. Na dole mam taką tą moją spódnicę w panterkę, ona jest z Zalando, bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię. I założyłam espadrylki, chociaż kusi mnie, żeby jednak biegać w koturniaczkach, tak wiecie, trochę z pazurem, stonowanie, ale bardzo mi się podoba. Tak bym powiedziała, z klasą. O! Biorę się za make-up, tak mi się nie chciało, ale doszłam do wniosku, że a jednak zaszaleję i coś tutaj wykombinuję. I co, musiałam iść na górę po nowy podkład, bo mój krem BB już się po prostu skończył, więc tym razem będę korzystać z produktu Eveline. Okej, okay. Generalnie wiecie, tydzień bez jakichś tam sensacji, rewelacji byłby bez sensu, więc my teraz jedziemy do lekarza, bo Dalia coś ma, nie wiem czy to jest reakcja alergiczna, ale taki okrutnie spuchła ręka, zrobiły się jakieś takie wrzody z takim, wiecie, naciekiem i ja gdzieś tam obstawiam, że to jest reakcja na ugryzienie komara, bo ona kiedyś miała dookoła oka takie, wiecie, ugryzienia, które niesamowicie spuchły, także praktycznie oczka nie było jej widać. No ale ta ręka wygląda bardzo, bardzo źle, więc jedziemy, wiecie, upewnić się i ewentualnie wiedzieć, co mamy dalej z tym robić, bo wygląda to bardzo brzydko. No i też mówi, że ją boli, tak, no bo ta ręka jest taka, wiecie, nabrzmiała, więc no co, no, jedziemy, uciekamy. Chciałam wam jeszcze na szybko, jeśli będzie opcja, pokazać nasze szalone zakupy. Są malinki, mleko, dzisiaj chińszczyzna, więc oczywiście mieszanka chińska, jakieś warzywa na patelnię, musiki, kamembeucik wszedł i w ogóle w promocji były takie makarony chińskie, azjatyckie, że paczka wychodziła po 2 zł, więc moim zdaniem bardzo spoko. I jeszcze coś, co obiecałam Dalusi, czyli cukierki, bo zawsze w aptece pani miała cukierki. Tym razem nie było, więc powiedziałam, że kupię. Co? Chciałam wam, tak stwierdziłam, że będzie może troszeczkę lepiej, pokazać moje duże, bo nie będę tutaj gadać wam, że małe. Tylko to dosyć spore zamówienie z Empiku. Generalnie takim czynnikiem popychającym mnie do tego zamówienia były linki Malsy. Podesłała mi je koleżanka w dobrej cenie, bo tak jak patrzyłam na ceny tych pierdół, to one są drogie. Ja szczerze mówiąc jakby nie widzę za bardzo uroku w tych linki Malsach. My nie kupowaliśmy czegoś takiego, ale wiem, że są zwolennicy tych zabawek. Więc ja po prostu skusiłam się, bo wiecie, u nas dzieci dużo, a tutaj a to urodziny, a to gwiazdki, mikołajki, tego typu wydarzenia. Więc się po prostu skusiłam, o, może tak to ujmę. I od razu wzięłam, kliknęłam też to, co miałam w koszyku. Ja uwielbiam po prostu tygodniami składać koszyki, to jest moja wielka pasja. Coś, czego pewnie o mnie nie wiecie, ale uwielbiam po prostu robić koszyki w sklepach internetowych. No i co zakupiłam? Dużo, dużo szlaczków, bo Lila, po pierwsze, tak jak daliśmy jej pierwszą taką książeczkę ze szlaczkami, to była bardzo zadowolona z takich właśnie zadanek, że może robić szlaczki. I no dla nas to było, wiecie, super, bo ona no sama może się tym zająć, coś tam pokombinować, poćwiczyć tą rączkę. I też podobno właśnie takie, wiecie, niepozorne szlaczki pomagają potem przy pisaniu. Więc wzięłam jakieś tam szlaczki z czuczu, ale już widzę, że średnie są. Przynajmniej te łatwe, może prędzej nawet to dalci. Ale są szlaczki też, wiecie, takie przeróżne wzięłam. Coś takiego, są bardziej może o rysunki, no ale wiadomo, tutaj trzeba po tym śladzie poprowadzić kredkę, więc to też uczy, jak dla mnie, takiej precyzji, cierpliwości. Różne są, co by się dziecko nie znudziło. Tutaj są w ogóle też szlaczki i litery.
Nasza córka uwielbia ostatnio pisać litery. W ogóle pisanie kredą po kostce na tarasie literek albo pisanie swojego imienia. I ją to naprawdę cieszy. Mamy tutaj też coś takiego, o, to już jest, widzę, trudne. Czyli coś z Kubusiem Puchatkiem. Coś z Krainą Lodu. Myślę, że to jej się spodoba, bo Kraina Lodu no, jest takim u nas hitem. Coś z Barbie. Coś takiego z jakimś kotkiem. Tutaj też widzę jakieś kolorować można. No, takie wiecie. I wzięłam też troszkę naklejek. Naklejki są u nas bardzo fajną rzeczą, bo super zajmują, tutaj można ćwiczyć jakieś tam słownictwo i tak dalej. Tutaj może, wiecie, bardziej zdalią ćwiczenie słownictwa, ale też można się na różne sposoby fajne bawić, spędzać czas razem. Także ja lubię. No tych chyba jeszcze naklejam i odkrywam nie mieliśmy, więc mówię, wezmę na próbę. I oczywiście co, jak Empik, no to czego nie może zabraknąć? Książek! Nagram w ogóle rolkę, ale to później. I tak, ostatnio odkryłam bardzo dużo profili na Instagramie takich typowo książkowych, gdzie książka jest pokazana w środku. I to jest, powiem Wam, rzecz fantastyczna, bo ja czasem kupowałam książkę, nie widziałam jej w środku i potem było takie... No jakby spodziewałam się czegoś lepszego. Więc w momencie, kiedy mogę zobaczyć tą książkę w środku i widzę, że środek mnie nie rozczarowuje, w sensie, że jest dosyć dużo tekstu, są ładne rysunki, to jestem skłonna taką książkę kupić. Nawet, wiecie, wydać te dwie dyszki, powiedzmy, na nią, gdzie to jest dosyć dużo. Ale no wiem, że będę po prostu z książki zadowolona. I wzięłam na przykład taka alpaka o fryzjerce, alpace. Historia wydaje się być dosyć w porządku. Mamy całkiem fajne rysunki i mamy odpowiednią, jak dla mnie, ilość tekstu. Julka i Janek, my te książki wypożyczaliśmy w bibliotece. Wszystkich części nie ma, więc stwierdziłam, że weźmy sobie jedną taką na wyłączność. Bardzo przyjemne są te historie i dosyć pouczające. Oczywiście Jadzia Pętelka. Niby Jadzia Pętelka jest dla młodszych dzieci, ale Lila lubi, Dalcia też lubi. Tutaj są urocze rysunki. Jadzia jest po prostu fantastyczną dziewczynką. I wiecie, tekstu nie jest wybitnie dużo, ale te historie po prostu u nas się sprawdzają. Dziewczyny zaakceptowały, więc lubię. Też coś, co dziewczynki totalnie zaakceptowały, to jest ta seria Mądra Mysz. I Zuzia. Mamy Zuzia się zgubiła, wzięłam po prostu wtedy jedną na próbę, dokupiłam cztery kolejne, bo Zuzia się zgubiła, czytaliśmy chyba z 4 albo z 5 razy. Tak wiecie, praktycznie dzień w dzień. Więc wzięłam teraz kolejną, jak w ogóle pokazałam w samochodzie Lili, Zuzia pomaga mamie, to było, o, Zuzia! Więc Franklin oczywiście, jeśli ktoś nie zna Żółwika Franklina, a wątpię, że ktoś nie zna Żółwika Franklina, polecam bardzo serdecznie. Franek mówi dzień dobry, mamy Franek sprząta zabawki, bardzo fajna historia. Troszeczkę dłuższa, ale mimo wszystko jak dla mnie taka w sam raz, żeby przeczytać wieczorem i żeby dziecko, wiecie, coś z niej wyciągnęło, a nie leżało i czekało na koniec. Tatusiu 3.10 to dużo, dużo osób polecało mi tą książkę, przepiękne ilustracje, ale w ogóle mam wrażenie, że Emilia Dziubak robi tylko i wyłącznie piękne ilustracje. Mamy już kilka właśnie książek z jej ilustracjami i są po prostu zachwycające. Bardzo mi się podoba ten styl. Więc to i zwierzaki są super, coś takiego już podchodzącego bardziej, no może nie pod encyklopedię, ale mam tutaj pewnego rodzaju atlas zwierząt. Rysunki myślę, że też przykuwają oko, a jednak można się czegoś na temat dowiedzieć. Wiecie, no zoo dziewczyny lubią, więc można też poznawać troszeczkę bliżej te zwierzęta właśnie poprzez takie piękne książki. To jest wszystko. O, wow, ale się zmęczyłam, ale przynosiłam rzeczy z dworu, kartony. Strzeliłam sobie zamówionko na Bee. Tutaj chodziło głównie o soczki, ale nie tylko o soczki. Powiem Wam, że super opcja, 27 kartoników, 45 zł, więc strzeliłam od razu, wiecie, takie trzy zestawy, czyli mamy 81 soczków, czyli tak lekko licząc na
dwa miesiące powinno starczyć. I tak, wziąłam sobie jeszcze orzechy, nerkowce ostatnio po prostu uwielbiam. Makaron taki, wiecie, bardziej fikuśny. Bo wiecie, jak to jest, dzieciaki się cieszą z takich pierdół, więc spoko, tutaj mamy jakieś takie moto. Wziąłam sobie też tą pulpę z muti, jeśli chodzi o takie typowo jedzeniowe rzeczy. U nas się już obiad robi, w zasadzie jestem na końcóweczce, taki wiecie, miszmasz totalny, bo miałam trochę takiej przyprawy chińskiej, trochę mleczka kokosowego, też nie wiem, czy jeszcze trochę nie dolać, trochę sosu teriyaki, trochę curry, także miszmasz, ktoś pewnie powie, że to grzech przeciwko kuchni azjatyckiej, ale trudno, ja lubię taki, wiecie, mały bałagan w kuchni. To jeszcze tylko szybko drugi karton po małym przerywniku. W każdym razie tutaj już trochę opróżniłam, ale przyszedł cały karton, czyli 10 tych napojów kokosowych. Lubię, znaczy tak, celowałam w ogóle w tą wersję barista, ale niestety nie było na promocji, a wiecie, no jednak cebula musi być. Wzięłam coś takiego, ale to na razie schowamy. Ja pamiętam coś takiego, wiecie, jak byłam dzieciakiem. To jest w ogóle jaka firma? A, Aleksander. Aleksander to chyba już w ogóle ma tyle lat, że hej. Więc coś takiego, tylko pamiętam, że ciężko się wypychało te koraliki. Ale lubiłam się tym bawić. Tu wzięłam coś takiego, to są takie ubieranki. I co najważniejsze, są, wiecie, dwie laleczki, więc nie będzie w awanturę, tak myślę. Tu jest coś takiego, sklep Bambino. Tak jak czytałam, na czym gra polega, to wydawało mi się całkiem spoko, taka dosyć prosta. Ona jest od... Ilu? A, od 4 lat, ale powiecie, to na to zwykle trzeba tam brać jakąś poprawkę. I tutaj coś bardzo podobnego, czyli pizza Bambino. Tutaj... Też mamy... Nie. Tak, od 4 lat? Tak mi się wydaje. Tak, od 4 lat. I jeszcze mam tutaj... O, to mnie bardzo ciekawiło. Tangram, mówię coś takiego bardziej na logikę. Zabawka edukacyjna. Też można różne tutaj układać figurki, więc będziemy sobie... ćwiczyć. To wzięłam do prezenciku urodzinowego, takie wiecie, puzzle dla najmłodszych, takie babysiowe. Też nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat, przecież takie puzzle to układają 2-latki. No w każdym razie tak, to jest do prezentu i tutaj coś, ale coś takiego, jak myślicie, będzie szałciał? Ja tak obstawiam. Wiecie co, myślę, że to już najwyższy czas, żeby zrobić tutaj porządek, dlatego też pokażę Wam moje zużycia, czyli między innymi taką odżywkę malinową z Biolowe, która była mocno średnia. Tutaj mamy szampon Hairfood. Ja generalnie lubię produkty Garniera właśnie z tego typu Hairfood. Arbus nie przypadł mi jakoś szczególnie do gustu, chyba bananowa wersja była super. I jeszcze jakaś, ale nie pamiętam, musiałabym popatrzeć, po opakowaniu pewnie bym poznała. No i tutaj mamy ten peeling, który pachniał ogólnie pięknie. No pojemność nie jest zbyt zachwycająca, bardzo proszę, 100 ml, ale był ok. Tylko no, że naprawdę uważam, że za te pieniądze można kupić coś konkretniejszego. Z nowości mam tutaj jeszcze tą maskę fioletową. Użyłam jej i nie wiem, jakoś tak nie ma szału zdecydowanie. I tutaj mam jeszcze peeling, na który też się skusiłam właśnie dzisiaj, żeby tak wiecie się wypielęgnować. I powiem Wam, że to jest dla mnie taki prawdziwy peeling kawowy, pięknie pachnie, fajny zdzierak. Tutaj jeszcze mamy dużo różnych olejów, więc taki produkt z Biedronki. Kupione chyba na tej promocji 1 plus 1, no i zobaczcie tutaj to, a to. No to jednak fajnie wychodzi, a naprawdę dobry produkt.